Zdecydowanie nie chodzi tutaj o pieniądze w tym wszystkim. Chodzi o taki pozytywny sygnał, że ruch Chorzów to jest dobre miejsce do tego, żeby zainicjować właśnie jakieś wspólne akcje reklamowe, marketingowe i czasami, żeby osiągnąć daną rzecz, żeby przejść do jakiejś wielkiej rzeczy, potrzebna jest jakaś iskra, potrzebny jest jakiś znak, jakiś symbol i ja tak to traktuję. Są to środki, które przeznaczone są z budżetu na promocję miasta. Rozpoczynamy od tej kwoty, która została zaproponowana panu prezesowi Smagarowiczowi na rundę wiosenną. Przed rundą jesienną będziemy negocjować warunki. Mam nadzieję, że będziemy mogli wyasygnować większe środki. Póki co jest to taki krok milowy, który robimy w kierunku wzajemnej współpracy na linii ruch Chorzów oraz miasto Świętochowice. Ja się urodziłem w Świętochowicach, mieszkam tu całe życie praktycznie, poza jakimiś wyjazdami, gdzie grałem w innych klubach. Tak więc na pewno cieszę się, że ja jako rodowity świętochowiczanin na tej koszulce też gdzieś będzie herb Świętochowic. Koszulka z numerem 1 prezydenta Świętochowic. Ja myślę, że taka koszulka z numerem 1 dla prezydenta Chorzowa, pana Andrzeja Kotali, też w klubie czeka i my jesteśmy otwarci na to, żeby znaczek, symbol, hasło reklamowe Chorzowa pojawiło się na koszulkach ruchu Chorzów. Miasto Chorzów także wspiera, no przede wszystkim materialny to jest klub. Ostatnia pożyczka w wysokości 2 milionów złotych to duży zastrzyk finansowy i rozwiązanie części problemów pieniężnych, finansowych klubu. Nasze wsparcie, mimo że jest taką kroplą w morzu potrzeb, no to pokazanie w taki ostentacyjny sposób, że także miasto, które graniczy z Chorzowem, jest po jego stronie i ten klub, który z ogromną tradycją mieszczący się na terenie miasta Chorzowa, także oddziaływuje na Świętochowice. Szczególnie podoba mi się hasło reklamowe Świętochowice bliżej niż myślisz i myślę, że to jest też bardzo dobre hasło dla wszystkich kibiców ruchu Chorzów i dla samego ruchu Chorzów. Wręcz traktuję to tak jakoś troszeczkę proroczo, że sukces sportowy jest bliżej niż myślisz. Chyba w 90% to niebieskie miasto, to nie ulega wątpliwości. No, mieszkam w tym mieście, tak więc wiem, co się dzieje. Tak więc na pewno jest bardzo dużo sympatyków ruchu Chorzów. Jako 10-letni chłopak zostałem zachęcony do kibicowania przez swoich kolegów. Poszedłem z ojcem na pierwszy mecz. No przykro mi, ale nie pamiętam, z kim ten mecz był rozgrywany. Spodobało mi się, zakochałem się w ruchu Chorzów i od tego czasu w miarę możliwości przychodzę na mecze. Teraz będąc prezydentem miasta, co drugi tydzień pojawiam się na Cichej 6 i kibicuję zawodnikom ruchu Chorzów. Ruch Chorzów to nie tylko sam Chorzów, ale to są też inne miasta, gdzie mamy bardzo dużo kibiców, tak jak w przypadku Świętochłowic. Ale chcielibyśmy to rozszerzyć też na inne miasta i mamy bardzo dużo kibiców w Siemianowicach Śląskich, w Mikołowie, w Mysłowicach i myślę, że to jest taka właściwa droga dla ruchu Chorzów. Współpraca z wszystkimi tymi miastami ościennymi, tam gdzie są nasi kibice, którzy nam kibicują, którzy przychodzą na nasze mecze. I wydaje mi się, że to jest dobry pomysł i dobra droga.